Milosz, po absencji w spotkaniu z Zagłębielu najprawdopodobniej wracasz do kadry na spotkanie hitowe, bo z mistrzem Polski. Tak, bo w tym Zagłębie, meczu z Zagłębiem nie mogę zagrać, bo miałem tam uraz kolanem, także myślę, że w dni dzisiejszym jest to w porządku. Nie czuję jakiś tam mocny ból, także jestem w kadrze meczowej, a czy zagram jutro, czy nie, to jutro będzie wiedział przed meczem. No właśnie, mecz w Lubinie wykreował nowego środkowego obrońcę poniekąd, więc również konkurenta dla Ciebie, Adam Marciniak, sprawdził się bardzo dobrze. Drużyna zachowała czyste konto. Rywalizacja na pewno wzrośnie przez to. Tak, myślę, że bo każdy tutaj z formacji obrony może zagrać nawet w środku i na boku w obronie, także myślę też, że Marcin Kuszbi też poradził tak dobrze jak Adam Marciniak i nie jestem tak zaskoczony, że Adam zagrał tak dobry mecz, bo wiem go, bo codziennie trenujemy tutaj, także ja się cieszę z tego, bo konkurencja zawsze jest dobra i myślę, że tutaj w naszym zespole jest taka zdrowa konkurencja i myślę, że to jest potrzebne tym zespołem. Myślę, że każdy, który będzie czuł taką dobrą konkurencję, że będzie lepsze pracował na treningach, na zajęciach i będzie jeszcze bardziej lepiej się prezentował na meczach. Czego możemy spodziewać się po sobotnim meczu z Legią? Legią, która będzie faworytem tego spotkania? No, oczywiście, że Legia jest w każdym meczu faworyt tutaj w Ekstraklasie, także to jest dla nas jakiś test, bo nie mieliśmy takiego silnego przeciwnika, bo w pierwszej lidze i teraz do tego czasu z meczu z Legią nie mieliśmy takiego silnego przeciwnika i myślę, że teraz możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy i jak to wygląda wszystko i naprawdę myślę, że możemy zagrać dobrą piłkę jutro i mam nadzieję, że każdy kibicu, który przyjdzie tam na stadion, będzie się podobał ten mecz i będę jechał do domu zadowolony. Legia odpadła z Ligi Mistrzów. Jak myślisz, jak ten fakt wpłynie na zawodników trenera Urbana? Czy zmotywuje ich jeszcze bardziej, czy może troszkę jakby zdołuje? No, na pewno nie jest łatwo, bo oglądałem ten mecz, mieli tam okazję to, żeby wygrać ten mecz i żeby awansować, ale no, mówi się trudno i muszą czekać na następny rok, żeby znowu spróbowali awansować do tej Ligi Mistrzów, ale oni muszą jak najszybciej odwrócić się od tego, bo czeka ich Liga i czeka ich Liga Europejska, także na pewno będą zmotywowani na jutrzejszy mecz i na pewno będą pokazać trenerowi, że każdy zawodnik tam jest do dyspozycji i że tam nie ma jeden zespół, drugi zespół, tam jest całość taka i na pewno nie będzie jutro opuszczania z ich strony.